Dashbur, witam was w kolejnym odcinku Zambony. Dzisiaj taki dzień, widzicie jak mnie w ogóle, słuchajcie, 10 lipiec, zobaczcie jak jest zielono, zaraz wam pokażę pszenicę. Niektórzy piszą mi w komentarzach, kiedy to nagrywane, bo to u nas to już koszą, a tu jeszcze tak zielono, pewnie miesiąc temu. No nie, to już wam mówię, 10 lipiec, Przedgórze Sudeckie, kotlina tutaj. No niestety wszystko jest później, później jest rykowisko, później jest druja, później są żniwa. Bardzo wiele rzeczy jest tu opóźnione, nie o 2 miesiące, ale o 2 tygodnie. Jak u was już koszą rzepaki, to tutaj dopiero zastanawiałem się, czy wjechać w jęczmienie. Więc tak naprawdę mamy, nic nie jest jeszcze koszone u nas na dzień 10 lipca. Może jakieś pojedyncze jęczmienie ktoś tam wjechał, ale myślę, że jeszcze nie. Rzepaki dopiero po 20 może, zależy od pogody. Ale ogólnie wszystko jest trochę później. Dzisiaj przyszliśmy, taki trochę jestem zdopingowany przez żonę moją. No bo mówi do mnie, robiłam porządek w zamrażarce, pusto. A ja za tą łanią, jak już wiecie, to chodzę chyba już z miesiąc. No oczywiście z przerwą, tak, bo nie było mnie w Polsce, więc nie polowałem, ale już parę razy byłem. Parę razy miałem tą łanię, mogłem ją strzelić, ale okoliczności przyrody nie wskazywały na to, żebym strzelał, więc odpuściłem z tą marą byku, była to zeszłoroczna łania. Nie chciałem strzelać, bo mi było po prostu szkoda takiego widoku do kamery. Ale i tak to wyszło. Dzisiaj przyszedłem w miejsce, gdzie jest dużo tropów. Zaraz wam pokażę przejścia. Są przejścia dzików, są przejścia jeleni. No i mam nadzieję, że coś nam tu Święty Hubert podarzy. Miejsce pewnie będziecie kojarzyć, bo to już nie jeden odcinek na tym, bo nie powstał. Dokładnie 24 lutego, 4 lata wstecz, tutaj ja uznaję, że ten odcinek, który powstał na tej ambonie, był pierwszym. Jakby początkiem Sudeckiego stoi i tak już 4 lata, ponad 4 lata się ze mną męczycie. No będzie, już u was jest prawie 40 tysięcy, za co wam bardzo dziękuję. Przebiliśmy już 38 tysięcy, cały czas tam subskrypcji przybywa. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam za wszystkie łapy do góry, za wsparcie kanału. No jest mi bardzo miło i przyjemnie. No i to jest taki najlepszy kop, najlepsza motywacja, nie ma lepszej, żeby dla was nagrywać, tak? Żeby chodzić do tego łowiska, lubię to robić, sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. Lubię to nagrywać, ale coraz mniej lubię strzelać, więc to już mi odwróciło się to. Zresztą widzicie w niektórych odcinkach, może niektórym to brakuje. Którym widzą brakuje tego, że tego strzelania jest mniej. Ale ja się starzeję, mi się nie chce już tak intensywnie strzelać. Wolę sobie to sobie ponagrywać, aczkolwiek dzisiaj no oczywiście sztucer stoi. Lornetka jest, więc sobie ją zarzucimy na szyję, żeby nie było niejasności. Ktoś wyjdzie, to chociaż popatrzymy. No nie, żartuję, jak wyjdzie dzik albo łania. Łania dwuletnia, to wtedy tak będziemy strzelać. Natomiast no co, niestety, ale ostatnio no, coś tam strzelone było w Sudeckiej, no już tak, nie, tak tragicznie nie jest. Ale czekam na żniwa i zobaczycie wtedy. Przyjdą żniwa, ta druga połowa sierpnia. No myślę, że takich odcinków Sudeckiej jeszcze nie było. To co się pokaże wtedy, możecie być pewni, że będzie grubo. To już wam obiecuję, to już sobie postanowiłem, że zrobimy takie 3-4 nocne polowania. Będą ścierniska, takie naprawdę z grubej rury. I wtedy się wybierzemy na takie całonocne łażenie. Wezmę Michała i zrobimy taki materiał, że myślę, że będziecie mieli dość strzelania. Tak nadrobimy ten stracony czas. Przecież dla mnie to nie jest stracony czas w żaden sposób, źle powiedziałem. Taki, powiedzmy, nadrobimy brak upolowanego zwierza na kanale, ale nie będzie. To był jakiś mega stracony czas. Dla mnie to w ogóle nie jest stracony czas, ale nadrobić trzeba. Dziki jeszcze są. ASF u bram, że tak powiem. Więc nie wiadomo, jak długo będą te dziki. Nie wiem, póki są, to trzeba wykorzystać. Zrobimy materiał, postaram się dla was nagrać takie typowo z polowań nocnych. Przed nami wyzwanie. Już za 2 tygodnie ruszamy z wyzwaniem Instytutu Analiz Środowiskowych. Gdzie zapolujemy z kniejówką horyzontalną, żeby mogę dzisiaj zdradzić, na rogacza bez optyki. Tak Miłosz wymyślił, czy chłopaki z Instytutu, nie wiem, czy dokładnie to Miłosz wymyślił, ale takie wyzwanie rzucili. Gdzieś tam wywołał mnie u tatka na kanale do tablicy.
Napisałem w komentarzu, że rękawica podniesiona, więc spróbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie ukrywam, że będzie to już początek rui, więc będzie trochę łatwiej. Takowego rogacza strzelić. Zobaczymy, czy się uda. Na pewno muszę jak na strzelnicę i strzelić tych przyrządów otwartych, bo nie powiem wam uczciwie, że nie strzelałem dawno, dawno. Albo weźmiemy ekspres horyzontalny, albo weźmiemy kniówkę, zobaczymy. Ta kniówka bardziej mi pasuje, bo ten kaliber rogaczowy typowo 6,5-57R, więc wydaje mi się, że będzie ok. No nic, nic tak wielkiego nie planujemy, jakichś tam ogromnych, szerokich wyjazdów już. Więc raczej skupimy się na polowaniu, na łowisku i przede wszystkim pewnie w kilku odcinkach pod rząd będę odpowiadał na Wasze pytania. Na pytania, które dostaję, tak jak dostałem pytanie odnośnie jakby sprzętu dla stażystów, gdzie Wam pokazałem lornetki, wabiki, to co warto sobie kupić, co widzieliście w jednym z poprzednich odcinków, to będę Wam też odpowiadał na pytania, które Wy mi zadajecie. I dzisiaj sobie rozwiążemy problem lunety. Jaką lunetę na początek kupić? Ponieważ, jak dobrze wiecie, mamy w tej chwili możliwość polowania z noktowizją, z termowizją, z optyką tradycyjną. Możliwości jest dużo i wiele osób dzisiaj pisze do mnie, że są po zdaniu egzaminów lub w przeddniu egzaminów i rozglądają się za sprzętem i chcą sobie coś kupić. Więc ja odpowiem Wam na pytanie, co ja bym kupił, natomiast nie musicie się z tym w ogóle zgadzać. Natomiast spróbuję Wam tą moją tezę uzasadnić. Pokażę Wam najpierw, jak wygląda przyjnica, bo może później powiecie, że Wam nie pokazałem. Tak o, wchodzicie do przejścia. Tu. Ja prosto na drabinę. Taka jest zielona. To ustawić z powrotem. O. Więc postaram się Wam odpowiedzieć, uzasadnić tą tezę, dlaczego warto iść w tą stronę, a nie w inną. Aczkolwiek to nie jest całkowity wyznacznik, każdy może zrobić po swojemu. Ja tylko jakieś tam swoje zdanie zajmę w tej kwestii. Idę sobie powerbanka podłączyć, nie wiem czy shotcam naładowany, zakręcony na lufie. Ale dawno nie byłem, ale myślę, że tam się nie rozładował. Że jeżeli przyjdzie do momentu nagrania strzału, to może akurat nóż widelec się uda nam nagrać ten strzał. Bo już go przykręciłem praktycznie na stałe, bo będę z nim chodził, czy to zbiorówki, czy indywidualne, także będę z shotkama używał, bo leży w szafie nieużywany, a szkoda, bo zawsze jakieś dodatkowe ujęcia do filmu mogą być. Dobra, zaraz do Was wracam. Co zdążyłem zrobić, to zobaczcie, kto przyszedł. Pierwszy aktor. No wyłaź z tej trawy. Widzicie go tam? Jest pierwszy aktor sudecki dzisiejszego odcinka. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj zajrzy na plan zdjęciowy. Także temat lunety. Słuchajcie, wielu do mnie pisze, bardzo wielu widzów, za co Wam dziękuję, bo dla mnie to zawsze satysfakcja jest też taka, że mogę Wam coś podpowiedzieć. Sporo sprzętu przerzuciłem przez swoje ręce. Sporo sprzętu znam, więc mogę Wam podpowiedzieć, co jest dobre, w co zainwestować, na czym się nie zawiedzicie. I dotyczy to optyki tradycyjnej, jak i optyki, tej elektrooptyki, powiedzmy sobie. Natomiast mam wiele pytań, że na początek myśliwi, którzy zaczynają przygodę z łowiectwem, tacy naprawdę świeżaki, chcą dobrać sobie, wydać pieniądze, które mają do wydania, określoną kwotę, żeby wydać te pieniądze jak najlepiej. I teraz pytanie, które się powiela praktycznie cały czas. Kolego Kamilu, mam do wydania na optykę, na lunetę zwykłą, około 3-4 tysięcy złotych, ale docelowo chciałbym używać nasadki noktowizyjnej, na przykład Parda, do polowań w nocy na drapieżniki i na dziki. No to w tym momencie każdy z Was powinien o tym wiedzieć, że jeżeli planujecie używać nasadki Parda, którą zakładamy od strony oka, to musicie mieć lunetę
a przynajmniej należałoby mieć, ponieważ on to poprawi kolosalnie obraz, lunetę z regulacją paralaksy. I tutaj nie ma dyskusji innej. Takich lunet na rynku jest sporo. Delta ma sporo tych lunet. Każda luneta okrutności 15 ma już regulację paralaksy. Każda. Jeżeli celujecie na przykład w Vortexa, na przykład w Deltę, lub ja na przykład bardzo cenię, a wielu w Polsce nie docenia, amerykańskiego Leopolda. Tego, którego Mariusz miał na broni, tego, którego ja miałem chwilę. To jest taka moja luneta, którą no, ja ją bardzo lubię. Z takich aspektów typowo praktycznych, że tak powiem. Ogólnie myśliwi w Stanach, tak co chwilę będę się rozglądał, słuchajcie, bo tu gadam do kamery, żeby się nie okazało, że przegapimy jakieś dziki i z tyłu tam przejdą tam za kamerą, znaczy za kamerą, za plecami moimi. Amerykanie uwielbiają polować z dużych kalibrów. Oni nie mają czegoś, nie znają i nie preferują psów do szukania postrzałków. Więc u nich te kalibry wszystkie, to całe, to Magnum, 7 Remington Magnum, czy stałe Derby Magnum, czy 300 Winchester Magnum, to wszystko przyszło ze Stanów. Więc mechanicznie marka Leopold jest mega dobra. I uwierzcie mi, mechanicznie to tam jest to dopracowane rewelacyjnie. To nie są lunety jakby tak najtańsze, ale to nie są lunety z najwyższej półki. Natomiast jakościowo, mechanicznie są doskonałe. Drugą ich zaletą, dla mnie zaletą, może nie dla każdego, ale dla mnie jest ich waga. To są najlżejsze lunety, jakie są. Jak wiecie dobrze, mam kniówkę Zauera. 54, model 54, kalibrze 6,5-57R. Na 16 śrucie i tam miałem starą lunetę RWS-a. Nie wiem, kto tę lunetę dla RWS-a robił. Może Dokter jeszcze, jakby funkcjonowała ta firma, bo wiecie, Doktera nie ma. Później był Noblex i też to już tej firmy nie ma. Nie wiem, jak to tam teraz wygląda. Nie zagłębiałem się, ale to była luneta, co miała z 25 lat. Ona miała podświetlany punkt, parametry 2,5-10x50, ale ona mi strasznie nie pasowała. Nie wiem, krzyż był czwórka. Nie było to, co bym chciał. I zmieniłem lunetę na Leopolda 3-9x50 z podświetlanym punktem. Ta luneta kosztuje poniżej 3000 zł. Natomiast jest najlżejsza, jaka mogła być. Teraz ta broń jest mega lekka i niedługo się z nim na polowanie wybiorę i pokażę wam, jak to wygląda. Robił mi to bardzo dobry rusznikarz. Przerobił mi montaż, ponieważ tam było trzeba troszeczkę przerobić jakby wysięgnik, bo ta luneta jest krótka. No, ale wygląda ona na tej kniówce rewelacyjnie, estetycznie, ergonomicznie, jakościowo obraz, petarda. I jest taka luneta 2,5-15x56 Leopolda, ona wam pozwoli polować na zbiorówkach, mechanicznie jest doskonała, wagowo jest lekka, możecie założyć nasadkę odprzodową, czyli tutaj od oka, czyli powiedzmy popularnego parda 007, teraz z dalmierzem czy bez dalmierza, zależy to po prostu od was, możecie założyć nasadkę odprzodową, albo lunetę zamieniać z celownikiem, ale do tego dojdziemy sobie. I ja uważam, ta luneta kosztuje w granicach 7000 zł, więc nie, że nie jest ona bardzo tania, ale jest to jakościowo sprzęt absolutnie topowy. Jeżeli miałbym do wydania kwotę około 3-4 tysięcy, celowałbym w lunetę Delty. Dlatego, że wszystkie z serii Titanium, czyli Delty HD teraz, są naprawdę niezłe i też macie fajne parametry, bo 2,5-15x50 albo na 56, nawet bym szedł w 50. Nie ma potrzeby noszenia wielkiego szkła, ponieważ na noc i tak docelowo chcecie używać innego sprzętu. Więc uważam, że każda luneta w przedziale 3-4 tysiące złotych to już jest dobry sprzęt, naprawdę dobry. Natomiast trzeba to wydać mądrze. Nie kupować lunet o parametrach 6-24, bo wam z automatu wykluczają zbiorówki. Poza tym światło w takich lunetach jest wąskie. To taką optykę można stosować, jeżeli ktoś dużo poluje na rogacze na przykład, albo na lisy w dzień. No to wtedy jak najbardziej się przydaje. Natomiast jeżeli mówimy o polowaniu na z podchodu, jeżeli mówimy o polowaniu dużo na dziki, nawet w terenie leśnym, to te parametry, słuchajcie, duże takie, do 24, ale od 6 do 24 sprawdzają się średnio. Jeżeli ja tutaj mam dzisiaj V8 Zeissa, tam jest 2,8 do 20, to jest najbardziej uniwersalną lunetę, jaką znam. Oczywiście ona ma też sporo konkurencji na rynku, tak?
Natomiast ta luneta pozwala Wam polować zbiorowo. Rogacza ocenicie na 400 metrów, zobaczycie z powiększenia 20, czy warto za nim chodzić, czy nie. Ja używam lornetki głównie z powiększeniem 8. Mam w niej tutaj oczywiście dalmierz i wtedy jak mi wychodzi sarna, widzę, że jest to rogacz, spróbuję go ocenić, nie da się, broń na pastorał albo w okno ambony, buch na 20, paralaksę ustawiam, ja już widzę wszystko, idziemy, nie idziemy, więc raczej w optykę, jeżeli docelowo chcecie używać nasadki, weźcie z regulacją paralaksy. Jeżeli nasadki odprzodowe, jak na przykład Cheetah z Hika, którą widzieliście u mnie na kanale, tam jest paralaksa niepotrzebna. Od razu Wam mówię, nie ma takiej potrzeby, żeby paralaksę używać. Ale jeżeli mówimy o nasadce od oka, to wtedy jak najbardziej, czy to będzie Sytong, czy to będzie Part i tak, to zdecydowanie musicie mieć regulację paralaksy. Jeżeli docelowo zamierzacie używać celownika, to musicie pomyśleć o montażu. To jest mega ważne. Sprawa na przykład w blazerze jest rozwiązana zupełnie inaczej. Tam jest montaż siodłowy na jednej lufie, bo tam się osadza lunetę, osadza się jakby na komorze nabojowej. Tam są zrobione gniazda. Możecie sobie założyć, nie wiem, 7 celowników, przystrzelać. Za każdym razem możecie zmieniać, wszystko pasuje. Nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli chcecie mieć, nie będziecie mieli blazera, tylko będziecie mieli inną broń, na przykład powiedzmy Zauera, no to w tym momencie bardzo ważne jest, żeby dobrać sobie odpowiedni montaż. Nawet nie cały montaż, ale sam dół. Ponieważ powinna tam być szyna Picantini, ponieważ na montażu Picantini, na szynie, możecie założyć praktycznie wszystko. Łuszczek już robi wszystkie góry montażu do Picantini, na co tylko chcecie. Kompletnie na wszystko. Pod szynę Zeissa, pod szynę Sfara, objemy 30, objemy calowe, termowizję Hika, pod termowizję Infiria, wsio. Co wam tylko dusza zapragnie, możecie sobie robić. I powiem wam, że jest to rozwiązanie bardzo, ja uważam, że jest to lepsze rozwiązanie niż rozwiązanie nadsadkowe. To jest moje zdanie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy wy dzisiaj, tak jak my siedzimy sobie dzisiaj na polowaniu, jest dzień, jest godzina 19:20, bo polujemy na rogacza, polujemy na jelenie, być może wyjdą tutaj dziki w ciągu dnia, ale macie zaplanowane, że zostajecie dłużej, bo gdzieś tu na tą pszenicę mogą wyjść dziki, ale będzie już ciemno. Ja mam zawsze ze sobą plecak. Plecak to podstawa. Bierzecie plecak i w plecaku trzymacie osobno celownik. Czy to będzie Pulsar C50, czy Infiltrator D50L, czy to będzie Alpex Optica, nieważne. Czy to będzie Pardes 35, macie go w plecaku. Jednym ruchem na szynie Picantini ściągacie lunetę dzienną, zapinacie celownik i jesteście. To trwa 10-15 sekund, około. Myślę, że to 15 sekund to już taką górką. Przepinacie, stawiacie broń i możecie sobie dalej polować. Przy jednym przystrzelaniu, przy odpowiednim skręceniu, dokręceniu, zamontowaniu, możecie sobie zmieniać ten celownik 20 razy, 30 razy i on dalej będzie trzymał na stałe. Nic się z tym nie dzieje, ja to sam osobiście przetestowałem. I na montażach łuszczka, na stalowych, ponieważ robi jeszcze wersję chyba z aluminium, to tego nie sprawdzałem, ale na stalowe trzymają 100%. Więc niektórzy powiedzą, dlaczego celownik? Rozwiązanie celownika jest rozwiązaniem droższym, bo już Wam dochodzi dodatkowy montaż od razu. Natomiast celownik, jeżeli ja uważam, że nie trzeba mieć lunety z paralaksą przede wszystkim, nie trzeba mieć, że tak powiem, ta broń nie jest taka wielka, ponieważ ściągacie, wyobraźcie sobie tak, polujecie na sanitarne dziki. Macie sztucer, zakręcacie sobie na niego tłumnik, macie lunetę normalną, i do tego zakładacie nasadkę. Wszystko to się robi wielkie. Przy polowaniu z ambony może to nie jest problem. Natomiast kiedy zaczynacie chodzić, to jest wszystko gabarytowo duże, ciężkie i mało poręczne. Ergonomii tutaj nie ma żadnej. Natomiast w przypadku, kiedy macie celownik i zakładacie, powiedzmy, Parda DS-a 35. Fajny celownik, lekki, mały, zapinacie go i obniżacie wagę broni. Obniżacie jej wielkość. Objętościowo ta broń jest mniejsza. I w tym momencie, moim zdaniem, powiem Wam, że celownik jest lepszy, zdecydowanie. Są celowniki tańsze, są celowniki droższe, ale kupując celownik w granicach 5-6 tysięcy złotych z dobrym iluminatorem, no robicie po prostu, no macie na każdy rodzaj praktycznie polowania, jesteście przygotowani. Luneta dzienna plus celownik. Sytuacja wygląda tak, że jak sobie podliczycie koszty,
Luneta, powiedzmy, około 3000 zł. Broń pomijam. Broń to jest temat pomijalny, bo możecie kupić sztucer nowy za 2500-3000 zł z szyną Picantini i do tego optykę, jaką chcecie. Ale na początek macie lunetę za, powiedzmy, około 4000 zł. Do tego potrzebujecie montaż na szynę Picantini, powtarzalny. Zakładam, że szyna Picantini już na broni jest, bo większość dzisiaj jednostek broni tę szynę Picantini ma w standardzie. Zakładacie sobie montaż na szynę Picantini, szybki, powtarzalny, to jest około 1000 zł. Czyli luneta, dobra luneta, jakościowo, plus montaż, to macie 5000 zł. Potrzebujecie celownik, powiedzmy, weźmy przykładowy, Infiraya TD 50. Macie kwotę około 5500 zł, plus 1000 montaż. I macie wsio, kompletnie. Oczywiście dodatkową rzeczą może być spotter, tak? Czyli urządzenie termowizyjne do obserwacji. Tutaj też macie pole popisu od 3500 do 35000, co kto woli, ale uważam, że za kwotę około 10000 zł macie termo takie, którym rozpoznajecie zwierzę na kilometr bez żadnego problemu. Tutaj to możecie sobie polować 24 godziny na dobę wtedy. Natomiast celownik jest zawsze celownik. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że ja wolę celownik. U mnie, z racji tego, że ja poluję dużo też na drapieżniki, no widzieliście w odcinkach jednych z poprzednich, wolę termo. Termo ma przewagę nad nokto niewyobrażalną i tutaj nawet nie ma dyskusji, a szczególnie teraz na tych zbożach, jeżeli by tu wyszły dziki w nocy, to w noktowizorze, że mnie, ja je złapię, znajdę, no to one się przesuną, wyjdą ze ścieżki technologicznej i tak dalej. To są sytuacje, sytuacja się zmienia szybko i dynamicznie. Jeżeli masz termo, to wystarczy, że dzik wystawi trochę słuchat i już widzisz, gdzie on jest. Wszystko widzisz, w którą stronę się przesuwa i tak dalej. Więc ja osobiście jestem zwolennikiem termo. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, to jak żeśmy liczyli, czyli macie luneta plus montaż, macie około 5000 zł. Do tego doliczacie celownik plus montaż około między 5 a 6 tysięcy, czyli zamykacie w kwocie 10000 zł urządzenia optyczne całkowicie od A do Z. Oczywiście możemy iść w droższy celownik. Możecie celować na przykład w Pulsara C50, który jest naprawdę dobry. Odsyłam do odcinka, gdzie porównywałem TD50 z C50 i tam możecie sobie obejrzeć masę zwierza, który nagrywaliśmy z różnego dystansu i tam też wykorzystywaliśmy dwa celowniki noktowizyjne i Pulsar wychodzi trochę drożej. To zakładając, że do 12 tysięcy macie komplet zrobiony od A do Z. Wszystko. Natomiast ważne jest to, żeby mieć dobry montaż. Bez dobrego montażu nic z tego nie wyjdzie. Jeszcze jednym rozwiązaniem są montaże obrotowe, ale one już odchodzą totalnie. Słuchajcie, one gasną niesamowicie, dlatego że zastąpiła jeszcze na Picantini. W przypadku blazera się sprawa też rozwiązuje. Jeżeli macie blazera, czy chcecie kupić, no to w tym momencie na blazera możecie sobie zakładać, co chcecie, jak chcecie, bez szyny Picantini. Rozwiązaniem fajnym i ciekawym, to wam na koniec wrzucę, bo nie wziąłem, zapomniałem, jest to, co zrobiła firma Łuszczek, ale to wam dogram tą na samym końcu. Łuszczek zrobił jakby szynę Picantini do blazera. To jest w ogóle hit. Macie normalnie na siodła zakładaną szynę Picantini, na montażu łóżka, tylko że on jest na imbus, bo już go trzeba po prostu dokręcić. I na tej szynie Picantini macie na przykład blazera i macie zawera. I na tej szynie Picantini możecie montować ten sam celownik i na blazerze, i na zawerze na przykład, tak? Czy na tice, czy to już dowolność po prostu, ponieważ szyna Picantini została zrobiona przez łóżka do blazera. I to jest rozwiązanie super, bo mówię, mając różne jednostki broni, gdzie blazer standardowo nie ma szyny Picantini, no to co? No to Michał wymyślił, że szyna Picantini będzie. I jest. Zakręcacie i możecie sobie zmieniać. Także tak to wygląda. Zobaczę, jak mi to tam wyjdzie, albo zrobię jakieś tam wrzutki i podłożę, także żebyście zobaczyli, jak to wygląda, bo patent mi się bardzo, bardzo mi się podobał. Tym bardziej, że mam sporo znajomych, którzy mają na przykład takie zestawienie blazera, mają do tego zawera 101 i mają tikę. I na zawerze, i na tice, czy na przykład na mauzerze, mają szynę Picantini, a na blazerze już nie mają. To teraz mogą mieć. Także bardzo ważny jest ten montaż. Jak ten montaż dobierzecie sobie odpowiedni, to później na tej bazie, na tym fundamencie pod optykę będziecie mogli robić wszystko kompletnie. Więc reasumując, ja jestem zwolennikiem celownika i namawiam was, jeżeli macie ten dylemat, lepiej iść w celownik. To słuchajcie, sytuacje są różne. Ja uważam, że rozwiązanie celownik jest lepsze niż
nasadka, ale nasadka wyjdzie taniej. To musicie o tym wiedzieć. Kupujecie lunetę z regulacją paralaksy. Pamiętajcie, jeżeli mówimy o pardzie, lub jeżeli mieć tą paralaksę i założyć nasadkę odprzodową, niczym nie przeszkadza, zupełnie, tak? Natomiast mamy jeszcze na rynku gro nasadek analogowych. Jeszcze jest stary, dobry, poczciwy, popularny Dipold N34 analog. Oczywiście tam trzeba iluminator zmienić i jak zmienicie na porządny, no to robicie z tej nasadki robotę niezłą, tylko no to jest analog, nie można go w dzień odpalić. Nie ma żadnego nagrywania, ale zrobi robotę świetną, ale jest odprzodowa. Natomiast nic nie przeszkadza, żeby tą regulację paralaksy mieć. Więc jeżeli już kupujecie optykę, celujcie z taką z regulacją paralaksy, chyba że ktoś nie potrzebuje. Jeżeli docelowo będzie używał celownika, to ta paralaksa mu jest do niczego niepotrzebna. Ale wtedy macie lunetę, czyli powiedzmy 4000 zł, plus nasadka, jedna z najtańszych pardowskich, to jest około 3000, no to macie za 7000 wszystko, a nie za 10 czy 11. Wasza decyzja. To tak pokrótce na temat lunet. Macie jakieś pytania, piszcie. Możecie pisać na maila, możecie pisać na Messengera. No i tyle. Czekamy na zwierzę. Pogadałem jakieś 8 minut, więc chyba nie jest źle. Czekamy na zwierzę. Jak się zwierz pokaże, to do Was wracam i trzymajcie kciuki, żeby w końcu się udało tą łanię strzelić, bo u mnie, jak sami widzicie, jeleni dużo, ale jakoś nie ma takiej czystej sytuacji. Wiatr mi się zmienił na taki kiepski, jakiś taki boczny z prawej strony wieje. No, się jeleni tam spodziewałem, że wyjdą z tamtej strony. No ale nic, poczekamy, zobaczymy. Może jakieś dziki się tu pokażą na tej pszenicy. No, zaczął padać deszcz i tropy naszego szaraka przyszła kózka. Coś zaczyna się dziać. Patrzcie, jaka młoda. Fajnie widać, że to nie jest stara koza. I skubię sobie koniczynkę. Może jakiś rogacz z tym jest? Poczekamy, zobaczymy. Rui nie ma jeszcze u mnie w ogóle oznak żadnych. Mało tego, ostatnio wracałem z Krakowa i były już częściowo pokoszone zboża. Nie widziałem żadnej ganiającej się parki. Także rui jeszcze nie ma. No i mamy rogacza. Gdzieś tam się kręci na ścianie lasu. Może podejdzie bliżej, tego nagramy lepiej. No i nie bardzo chce wyjść, już się schował. No i mamy kolejnego zwierzę, który gdzieś tam się próbuje wyłonić, ale się na razie maskuje. A, już jest. Były dwa. Ja się pytam, gdzie są te łanie. Coś strasznie późno dzisiaj te jelenie ruszyły. Powiem Wam, że aż jestem w lekkim szoku, bo one to powinny być tu wcześniej. One naprawdę, naprawdę późno. Nie wiem, czy ta pogoda. Fajny młody byk, przyszłościowy. Muszę sobie go przez lornetkę pooglądać. Byk z potencjałem. To jest młody byk. Myślę, że 4-5 lat maksymalnie. Ale potencjał ma. No całkiem przyzwoity. No i co? Niestety. Taki dzisiaj dzień, że ta zwierzyna ogólnie się trzyma w krzakach. Widzieliście, ten rogacz na początku wyszedł, zaraz się schował. Te byki w ogóle nie wyszły ani na koniczynę, ani na pszenicę. Pokręciły się, poskubały te liście. No i się schowały. Sarna była jedna, poskubała chwilę, schowała się. No ale tak jest. Tak czasami jest. I musicie wiedzieć, że to nie znaczy, że jak tu przyjdziecie jutro w to samo miejsce, że ja bym przyszedł jutro tutaj, to będzie tak samo. Absolutnie nie.
Są takie dni, ja nie wiem, od czego to jest uzależnione. Jedni mówią od ciśnienia, od pogody, od tego. Nie, nie mam zielonego pojęcia. Ale po prostu, mimo że jak dochodziłem tutaj, są przejścia, ta zwierzyna tutaj chodzi. Czasami tak po prostu jest. I koniec. Koniec, kropka. Dlatego drugą część odcinka dogramy sobie na kolejnym wyjściu. No taki dzień po prostu. Wracamy do domu. I może się zbiorę na poranne wyjście. Widziałem, że łąki kosili w takim fajnym miejscu, zbierali siano, więc już było belowane, więc może się tam wybiorę rano, zobaczymy. Tam ambona jest, tam może coś będzie schodzić na tych łąkach, sam jestem ciekawy. I tam sobie pójdę. Może jakiś przehera, może jakieś jelenie tam będą, zobaczymy. Także, no co, widzimy się w dalszej części odcinka. Nie mówię wam jeszcze do widzenia, mówię do zobaczenia. Daszbur. Daszbur, ostatnio było pogadane. Zgadki za dużo nie będzie, powiem wam tylko tyle. Zmiana miejsca. Usiadłem na plantacji grochu, zaraz go wam tylko pokażę. Jeszcze no jakiś czas temu, nie wiem, z miesiąc, może z trochę więcej jak miesiąc, półtora miesiąca temu, jak wracaliśmy z Michałem rano, widzieliśmy dziki, które schodziły, bo za nami jest potężne trzcinowisko. A Mariusz napisał mi wiadomość, że jak przyjeżdżał tutaj, to 21 była watacha dzików. Więc 21 to jest godzina jeszcze do nagrywania, więc powiem wam, nie wiem co to były za dziki, on tylko autem jechał, widział, bo tam idzie droga. Nie jeden odcinek tu powstał. No i dzisiaj zmiana taktyki. Groch jest posiany, nie wiem po co. Normalnie o tej porze to za chwilę by go chyba się zbierało, ale on jest taki bidny. Może tylko po to, żeby na zazielenienie tak zwane, a później po grochu nie będzie trzeba żadnego nawożenia, ponieważ groch zawiązuje mega azot z powietrza. Więc tu pewnie za rok będzie pszenica. To jest raczej pewne, że tu będzie pszenica. No więc nie wiem, ten groch chyba tak został w takim celu posiany. Za wysoki nie jest. Nawet jak się jakiś przehera pokaże, to będzie można spokojnie strzelić. Oczywiście mam ze sobą wabik, który dobrze znacie. Tu mam w kieszeni, słuchajcie. Żeby mieć. Pizg myszki. I no i tyle. Już wam pokazuję uprawę. Tak wygląda. Czekajcie, uprawa. Mamy tutaj przepiękne pole grochu, duże. Tam jest ta droga, która widać wzdłuż tych topoli. A my siedzimy na ambonie. Na ambonie, która miała być postawiona trochę bardziej w prawą stronę, ale Łukasz nie dopilnował i chłopaki ją postawili o 40 metrów za bardzo w lewo. Jakby stała 40 metrów w prawo, byłoby super. No niestety jest jak jest. Ale siedzimy, za nami trzcinowisko. Nic więcej nie gadam, jak jest zwierzyna, do was wracam. No i jest ci on, pierwszy zwierz. Może nie do końca na ten na którego czekamy. Ale jest rogacz. Wam pokażę. Że podejdzie bliżej, to ponagrywamy lepiej. Ale coś zaczęło się dziać. Powiem wam, że coś tam się zaczyna dziać za naszymi plecami. Nie wiem, czy jelenie, czy dziki. Ale coś się łamie. Rogacz wszedł do trzciny. I zaraz za plecami, za amboną. Coś tam chodzi. Nie wiem co. Ale nie wygląda mi to na sarnę. Dwa razy się złamało mocniej i słychać, że coś się tam dzieje. Ptaki zaczęły bardzo głośno się odzywać za mną i coś tam krąży po tej trzcinie. Czekamy, młoda godzina, 20:15, zobaczymy, może coś wyjdzie. Cielątko wyszło. Pewnie zaraz łania dojdzie do niego, musimy poczekać. Fajnie widać.
przepiękny widok. Wiem, ale te małe zwierzaki to zawsze mają coś w sobie. Czy to mały kot, pies, jeleń, sarna, nieważne, czy dziczek. One wyglądają super. Myślę, że za chwilę będzie reszta chmary. Pewnie Łania stoi z prawej strony tutaj. Gdzieś zaczynamy jej nie widać. A ciele głodne. Wyszło i zajada gruch. Ustabilizuję to. O, o, jest Łania. Wiedziałem, że wyjdzie. Może będziemy mieli jakieś porównanie, żeby obejrzeć Łanię zeszłoroczną. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Widzicie, odzoomuję to deczką. O. I poczekamy. Może tam wyjdzie jakiś materiał poglądowy w celu oceny oceny jeleni. Zobaczymy. Zresztą mam ładnie ścielaki, ale wydaje mi się, że ich tu jest więcej. No może się mylę, nie byłem tu dawno, ale tu zawsze się lubi utrzymać tych jeleni trochę więcej. Poczekamy, zobaczymy. No i niestety, pan pryska groch. Ciekawe, czy mi to będzie przeszkadzać, czy nie. Ja mnie życie nauczyło, że zwierzynie z reguły nie przeszkadza. On sobie pojedzie i pewnie one wyjdą. No zobaczymy. To, że maszyny rolnicze zwierzynie nie przeszkadzają, to ja wiem. One traktor przejedzie, one potrafią wyjść za 10-15 minut. Ale oprysk to im przeszkadza, śmierdzi strasznie. Nie wiem, na co on to pryska, nie mam pojęcia. Ten groch taki bidny, że widzieliście sami, a nie wiem w jakim celu, ale pryska. No. Wydaje mi się, że ten smród i zapach to spowoduje tylko tyle, że one wyjdą tam, pójdą sobie na tą stronę, a tutaj to raczej nic nie wyjdzie, jeleni już zaczęły wychodzić. No przyjechał pan właściciel pola, no niestety pryska. Więc podejrzewam, że no posiedzimy, no, jak już jestem, to już za 15:09, to posiedzimy. Najwyżej jak się nic nie będzie działo, to dalszej części odcinka na następnym wyjściu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale na razie siedzimy. Zdaje się, że mówiłem wam, że zwierzynie nie przeszkadza, jak traktor robi, nie? Patrzcie. Ocenijmy, co to są za jelenie. Czy się nadają do odstrzału, czy się nie nadają? Właśnie nie mam porównania do łani prowadzącej. Nie wiem. Z lewej szpic, z prawej, no teraz już z prawej szpic, z lewej łania. Nie wiem, czy ona jest dwuletnia, czy nie jest. Nie mam pojęcia, nie wiem. Wygląda mi na łanie dwuletnią. Tak, nie wygląda, że to jest łania dwuletnia. No i to jest chyba łania dwuletnia. Coś się patrzy do tyłu. I teraz jeszcze mnie rozbraja, bo się patrzy do tyłu, nie wiem. Oho. Byk mnie zobaczył. Poszły. Zobaczył albo usłyszał, nie mam pojęcia. Do was mówiłem, nie było daleko, z 80 metrów. Ale może tak miało być. Ja to zawsze sobie tak tłumaczę. Jak uciekł, to tak miało być. Siedzimy dalej. Nie wiem, co to się uda nagrać, ja wam pokażę. Mówiłem wam, że tych jeleń jest więcej. Patrzcie. Tylko przez pana, który pryska. No niestety. One trochę zestresowane.
Takie małe cielątko. Pan tu wjeżdża w obiektyw teraz. Teraz wam pokażę, jak się boję. Teraz się zerwały i poszło. Polowanie udane. Widzicie? Niestety za ciemno, żeby to można było nagrać. Ale ścieżką z prawej strony. Co nam przyszło, zaraz wam pokażę. Nie byłem w stanie nagrać już, słuchajcie. Pokazał się przez chwilkę i... No i co? No i tyle. Musiałem... oddałem strzał. Niestety nie do kamery. No bo nie było takiej możliwości, żeby to nagrać. Ale dalsza część odcinka na kolejnym wyjściu. A zaraz się spotykamy przy dzisiejszym... sukcesie łowieckim. Schodzimy na dół i zaraz wam pokażę. Także pan pryskał i zwierzyna wychodziła. Widzieliście jelenie, on był z jednej strony, pola jelenie wychodziły, później chmara wyszła. Daniela wam nie nagrałem w ogóle, słuchajcie, łania Daniela wyszła i gdzieś tam on sobie pryskał, ona poszła brzegiem lasu, poszła do góry. No, także cały czas, o, teraz już pan jest drogą, pojechał na drogę, jedzie do domu. My też idziemy do domu, ale spotkamy się przy upolowanej zwierzynie. Zaraz zobaczycie przy czym. Jakbyście pytali, która latarka tak fajnie świeci, to Feniks C7. Idziemy, bo był w ścieżce. Akurat w tej, którą idziemy. Czyli w jakim stanie? Po 308 po RWS-ie. Jest. Proszę bardzo. Także widzieliście, udało się upolować przeherę. Nie, nie nagrywam, słuchajcie, bo jest dużo farby i później YouTube to ma oczywiście problem z tym. Mogę wam pokazać ją z daleka. Widać? Widać. Więc lisa musimy zabrać, posprzątać. I co? Powiem wam, że polowanie udane, tak? Szkoda tylko, że nie udało się nagrać, ale już widzicie, ciemno. Więc niestety, podejrzewam, że gdyby nie ten opryskiwacz, to byłoby ok. Natomiast pokazał się on, pracował w polu takie godzinę 20, akurat w tym momencie, kiedy ta zwierzyna miała wychodzić. Ale mimo wszystko zwierzę było. Widzimy się na kolejnym wyjściu, także do zobaczenia. Nasz wór bladym rankiem. Słuchajcie, przyjechałem do domu z tego grochu. Wykąpałem się, poszedłem pod prysznic. Położyłem się spać, nie mogę zasnąć. Prawda. Nie mogę zasnąć. To więc powalczyłem do godziny drugiej. Zasnąć nie mogłem. Za 15 trzecia. Prawda. Wstałem, ubrałem się, mówię, jadę do lasu. Nigdzie, moi drodzy, nie smakuje tak wybornie kawa. Jeszcze jak jest, to kawa sudeckiego stoi, czekaj, niosę ten kubek, włączę. O Jezus, przez takie trawy szedłem, że alergia mi jakaś złapała. Nic się nie smakuje tak kawa, jak o godzinie 4 rano, bladym świtem, latem. Jest godzina. Za chwilę 4, jak na ambonie. Wybitna kawa, oczywiście kawa sudeckiego stoi, jakby inaczej. Zrobi się widno, to wam pokażę, gdzie jestem. Na razie jeszcze jest za ciemno, ale więc się wziął taki hani. Załaduję broń, więc jak najbardziej. Dobra, załaduję broń. Dobra, trzy kulki starczą. I do was wracam. Mamy chmarę jeleni, ale są jeszcze za daleko, żeby mam pokazać. Są po mojej lewej ręce, jakieś 300 metrów, 320, ale są w tej części łąki, która jest nieskoszona, widać te kłuby.
Jak będę zoomował, to nam ucieknie jasność po prostu. Jeszcze jest za ciemno. Jeszcze 10 minut. Jak wyjdę na tą, gdzie baloty są, no to wtedy będzie mógł wam pokazać te jelenie. A może coś wybierzemy, bo jest ich tam sporo. Myślę, że około 10 sztuk. Może jest tam jakaś łania zeszłoroczna. Zobaczymy. Na pewno są to łanie z cielakami na 100%. A co tam tak naprawdę jest, to zobaczymy, jak się widno zrobi. Jak podejdą oczywiście. Mamy przeherę. Zobaczymy, czy przyjdzie na wabik, ale poczekamy chwilę. Bo jest na skoszony łąc, on może tutaj być trochę dłużej. A te jelenie się tam kręcą z tyłu za nim. Właśnie z tym niewykoszonym. Więc nie chcę za bardzo poruszyć. Ale wabik ma, jak coś to spróbujemy podciągnąć. Dzielca mamy czas. Pokazała się druga chmara jeleni z prawej strony. Jak wyjdą zaraz z takich olch, to wam pokażę. Może nam tu wyjdą na tą łąkę z koszulą. Poczekam. Widzi się? Mamy kolejne jelenie. Dlatego nie chcę za bardzo lisa strzelać, bo może te jelenie podejdą bliżej. Zobaczymy. Jest więcej, część jest w tych ulochach po lewej stronie. Jest drugi przehera, zaraz wam pokażę. Gdzieś to był. Ja, jest. Wyszukuję. My czekamy dalej na jelenia. Mamy kózkę, z tą pokażę. Tu mamy jelenie. Już zaraz będę obserwował, co tam jest dokładnie. Może będzie jakaś łania zeszłoroczna. Jest szansa, że wyjdą w naszą stronę, bo tak się powolutku kierują. Poczekamy, zobaczymy. Na razie są na takim 170-160 metrów, ale nie widzę, co jest z tyłu w tych olchach jeszcze. Widziałem, że gdzieś tam przechodzą, żerują. Może wyjdą na tą łąkę otwartą, wtedy będziemy mogli ocenić dokładnie. Ja już mam upatrzoną łanię. Widzicie, bo one idą tutaj, ścinają w tą stronę. Teraz wam
Zobaczymy, muszę kamerę przestawić. No właśnie tam co idzie. No i poszło. Masakra. Wyszedł na łąkę jeleń, ale nie tak jak chcę. On coś patrzy do tyłu, może coś tam jeszcze za nim pójdzie. Ale wyszedł szpic. A szpica kosztować nie będziemy. Mimo, że tam byka mam w odszale. Ale ja nie chcę szpica kosztować. Wolę łanie zeszłoroczne. No niestety. Teraz tu nawet ten list by się przydał. Żeby wyszedł z powrotem. Dobra, teraz to już naprawdę koniec. Już nie będzie następnego wyjścia w tym odcinku. O, jelenie. Ja tu gadam do was o tym jelenie. Cała chmara. Ja muszę wam pokazać. Już mnie zobaczyły. Skąd one się wzięły, to ja nie wiem. To są patycje. Pokażę wam, one już się desantują. O, były tam. No. Także wracając. Tam i tak bym nie strzelał, bo tam nie ma wjazdu, a ciągnąć tą łanię przez te trawy po szyję, to dziękuję bardzo. Więc w każdym bądź razie nie będzie kolejnego wyjścia. Zwierzę. Moc, list strzelony, nie udało się tego nagrać. Trudno. Już było za ciemno dla kamery. Kończymy dzisiejsze polowanie. Burza grzmi, także szybko się pakuję do auta i do pracy. Jest godzina 6 rano, kończymy na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku, także do zobaczenia i dasz burę.